Zaskakująco aktualny. Obejrzałam go po latach i z dużą przyjemnością i od strony takiej estetycznej, jak i od takim, z taką wrażliwością terapeutyczną. Kiedy pomyślałam sobie, że przyjemnie jest obejrzeć film, w którym tym, co organizuje rzeczywistość bohaterów, jest dziecko. I że to, że ono organizuje tę rzeczywistość, wychodzi na dobre, zarówno ojcu, jak i matce. Twoi ludzi, którzy razem tworzą rodzinę, która w pierwszej scenie wygląda jak takie niebo dla tego dzieciaka, który budzi się na tle ściany, która jest pomalowana w chmury i praktycznie w ostatniej, prawie że decydującej scenie dowiadujemy się, co jest, jak się te chmury w ogóle pojawiły, czym one są, wyrazem troski i zaangażowania ich obojga. Pierwsze kadry pokazują skalę dramatu, która się wydarza między nimi. To znaczy scena, w której ona pakuje nerwową walizkę i czeka ze zniecierpliwieniem na swojego męża, który spóźnia się i prawdopodobnie spóźnia się już tak wiele tygodni, może wiele miesięcy. Jego niezrozumienie i jej perspektywa, że jeżeli jeszcze chwilę będzie w tym domu, to dla niej oznacza to śmierć fizycznie. Ona o tym mówi wprost, stojąc w windzie, że nie może wrócić, bo jeżeli wróci, to wyskoczy przez okno. A w tle ten obraz tego małego dzieciaka, który budzi się na tle nieba. Tylko tego nieba nie ma. To jest takie trudne niebo. Samotne bardzo, nie? Tego nieba nie było. Mhm. Nie widzimy tego nieba na początku filmu, kiedy matka opuszcza dom, opuszcza męża, opuszcza dziecko, nie mówiąc dziecku o tym, ani ojcu. To jest szok dla dziecka, dla ojca. Chłopiec 7-letni dowiaduje się o tym z listu. Widzimy, że przeżywa to bardzo boleśnie, włączył kreskówkę, nie chce słuchać, zaprzecza, widzimy złość. Po prostu nie zgadza się na taką formę odejścia matki bez słowa. Nie ma tego nieba w ojcu, który jest skupiony na pracy zawodowej, który ma chaos w swoim takim życiu i osobistym, i zawodowym. Nie wie, jak z dzieckiem funkcjonować, jak z dzieckiem żyć. Też... jak zrobić herbatę, jak zrobić jajecznicę. Tak, dokładnie. Też nie wie tego, co przyniesie dzień, co przyniesie przyszłość. Mówi dziecku, że może mama dzisiaj cię odbierze, może ja cię odbiorę, może ktoś. Ale to niebo pod koniec filmu jest. Film się kończy tym niebem nad łóżeczkiem dziecka. Kończy się świetnym porozumieniem małżonków, mimo że funkcjonują nadal w rozstaniu, w separacji, to dbają. Dbają o to dziecko. Zależy im, żeby razem wychowywać to dziecko, mimo że osobno. Widzimy też zmianę w ojcu, jak rozmawia z dzieckiem. Taka ważna jest scena, kiedy chłopiec ma poczucie winy, że to przez niego mama odeszła. Bardzo jest to dla niego ciężkie i wtedy tata mówi, że nie, że to nie przez ciebie, że to przeze mnie. I tłumaczy w taki sposób zrozumiały dla dziecka, że to między nami był konflikt, problem, żebyś tutaj nie czuł się winny. I widać właśnie tą zmianę w ojcu, który jest skupiony na tych emocjach dziecka, na tym, co przeżywa i jest tym dzieckiem, a nie na sobie. I później też to widzimy w jego funkcjonowaniu w pracy zawodowej. Dziecko jest w centrum dla niego. Wiadomo, nie rezygnuje z pracy zawodowej, zależy mu na pracy, ale też to nie przysłania mu tej opieki nad dzieckiem. Jest w stanie nawet przyjąć pracę na niskim stanowisku z mniejszym wynagrodzeniem, byleby tylko nadal mógł prawnie też opiekować się dzieckiem i z nim spędzać czas. Tak, to znaczy właściwie ten miecz Damoklesa w postaci konfrontacji życia zawodowego i życia rodzinnego wisi. Wiadomo, że spadnie. I jedna z pierwszych konfrontacji to wtedy, kiedy informuje szefa, że jest aktualnie wyłącznym opiekunem dla syna i ten szef mówi: wyślij go do rodziny. To jest oczywiste dla niego, że żadnej możliwości nie ma, żeby tutaj połączyć życie zawodowe z
żeby połączyć życie zawodowe z opieką nad dzieckiem. No, główny bohater podejmuje to wyzwanie i rękawice rzuconą przez los. I to, co jest w nim niezwykłe, jakby jego dzielność, to znaczy on próbuje zarówno zawodowo, ale też nie rezygnując z siebie z tej relacji, temu młodemu dać swój czas i swoją energię i uczy się tego. Uczy się wszystkiego, uczy się tego, gdzie jest patelnia, uczy się tego, co i jak robiła mama. Uczy się, że właśnie z młodym się nie umówi. Tak jak mu się wydaje, że no to teraz było 45 minut dla ciebie, teraz jest 45 minut dla ojca. Że to jest trudne, że to nie wychodzi. Ale też za tym dzieciakiem podąża. Znaczy, kiedy on jest wściekły na tę matkę, która przesyła te listy i tłumaczy sytuację w sposób, który... sytuację, na którą on w ogóle nie ma zgody i która mu tak piekielnie skomplikowała życie i chowa te wszystkie rzeczy osobiste. W ogóle jakby wypłukuje ją z tej przestrzeni. Skoro, żebym wyautowała się z naszego życia, to w takim razie nie macie tutaj. To szanuje to, że chłopak wyjął zdjęcie mamy, chciał je mieć i nie wikła go w swoją niechęć, gniew, frustrację, tylko pozwala chłopcu to zdjęcie mamy mieć. Nie ma mu za złe, że on jest przywiązany do mamy, że tęskni za mamą, że ta mama jest mu po prostu potrzebna. Zresztą... ta scena, o której wspomniałaś, po której on tak spokojnie mu wyjaśnia, o co chodzi w tym i odbarcza go od tej odpowiedzialności za to, co się stało, bo no akurat on ma 7 lat, więc jest w takim momencie, w którym dziecko ma takie poczucie omnipotencji. Tego, że jest odpowiedzialne za coś, na co kompletnie nie ma wpływu. Więc przekonanie, że może mógł być, nie wiem, grzeczniejszy, coś zrobić albo czegoś nie zrobić, wtedy mama by nie odeszła, jest czymś w tym wieku dla dziecka absolutnie... rozwojowo normalnym. Więc to, że on mógł mieć przekonanie, że to jest jego wina i ciążące takie, taka ciążąca odpowiedzialność, taki niepokój o to, poczucie winy, no jest kolosalne. I ojciec mógł się, to jest ta sytuacja przy stole, kiedy on chce zjeść te lody, a ojciec mówi, absolutnie tych lodów jeść nie wolno. Pozwala sobie na te emocje, na tą wściekłość, gniew i że stara się, a młody mu robi kontrę i w poprzek jego oczekiwań, próśb, bo oni się mocują. Rzeczywiście ten chłopak przeciąga tą strunę mocno, ojciec tego nie wytrzymuje. No właśnie, nie robi tego, co mógłby robić wikłając go, mówiąc, jest mi trudno, staram się, a ty jeszcze robisz pod górę. Tylko... rozumie, że jemu jest trudno i rozumie, że młodemu jest trudno i prawdopodobnie jest im trudno na inne różne tematy. No i jak daje przestrzeń do tego, no to chłopak się otwiera i mówi mu o tym, o co chodzi. No i to jest taki moment, kiedy jeszcze coś budują między sobą takiego, czego do tej pory w ogóle nie mieli. Tak, i widać to też w ostatniej scenie w filmie, kiedy ta relacja jest, tak jak mówisz, dziecko jest dobro, dziecko jest najważniejsze, a nie konflikt między partnerami. Wtedy, kiedy chłopiec mówi, a jak mi będzie u mamy? Czy będę mógł wziąć swoje zabawki? Jak tam mi będzie? Czy kiedy wrócę do domu? I wtedy tata właśnie też tak zniża się do poziomu dziecka, klęka tam, kuca przy nim i mówi, że będzie ci dobrze u mamy, mama cię kocha, będziesz miał swoje zabawki, to będzie taki twój drugi dom, tak jak u mnie. I to jest właśnie ta scena, można powiedzieć, takim zwieńczeniem tej relacji, jaka się utworzyła między synem i ojcem. Właśnie zadbanie o to, o te emocje dziecka, o to, jak przeżywa właśnie to rozstanie i tak odłożenie na bok konfliktu, jaki jest między partnerami, że mimo rozstania da się zadbać o to dobro dziecka, jeśli naprawdę jest się skupionym na dziecku, na tym, co przeżywa, a nie na jakichś swoich emocjach też związanych z byłym partnerem. Że to, co pozwoliło, to, co mam wrażenie dała ta relacja z synem, to jakby uruchomiła wrażliwość, która pozwoliła mu
znieść to, że po prawie 2 lata było, kiedy ta żona wróciła i że nie zalała go wściekłość, jakaś chęć odwetu i rewanżu. Chociaż była taka szansa, że to się może wydarzyć wtedy, kiedy sprawa zaczęła się toczyć w sądzie. Jej prawnik próbuje udowodnić, że jest człowiekiem, który nie dotrzymuje terminów, podając przykład, że nawalił w jakimś terminie takim zawodowym absurdalność tego. Sprawy, która toczy się o dziecko, udowadnia prawnik w sądzie, że on, starając się zadbać o dobro, nie dowiózł jakiegoś terminu zawodowego. To niezwykła jest sytuacja, bo w historii małżeńskiej prawnicy właśnie, że tak powiem, rozminują wszystko, co było dobre między ludźmi. Pojawienie się dziecka kryzysuje każdy związek, nawet najbardziej udany, taki, w którym ludzie mają zgodę co do tego, że są razem i nawet mają frajdę z tego faktu. To jakoś bardzo mocno określa i osadza rolę, zmienia dynamikę życia, zmienia dotychczasowe przyzwyczajenia, stawia przed dodatkowymi wyzwaniami. W tempie zmian, które mają miejsce aktualnie, też znacząco wpływa na sytuację zawodową. Bardzo często też obojga rodziców, no ale statystycznie w większym stopniu dotyczy to matki. Więc siłą rzeczy naraża to na napięcia, frustracje, dodatkowe silne emocje, co po prostu może być i jest po prostu dla związku wyzwaniem. Zresztą akurat sprawa Kramerów doskonale to pokazuje. To w dialogach tych, w których główny bohater rozmawia z szefem o zmianie swojej sytuacji i całe konsekwencje, jakie na niego spadają w związku z tym. No, przykład jego losów jest, jego potwierdza to, że to nie jest łatwa sytuacja. Uważność na siebie, uważność na relacje, uważność na partnera, uważność na to, co się dzieje z dzieckiem, dlatego że po dziecku widać, że rzeczywistość generuje jakieś kryzysy i napięcia, z którym sobie nie radzi. Oczywiście u jednego dziecka ze względu na jego wrażliwość bardziej, u innego mniej, ze względu na jakieś zasoby, które są wokół tej pary, czyli to, czy mogą liczyć na jakieś wsparcie, czy są zupełnie wyizolowani i samotni, to także ma znaczenie. Więc natomiast po prostu przytomna czujność i uważność w ogóle pozwala zauważyć, że jest jakiś problem. To znaczy w momencie, kiedy koncentrujemy się na swojej krzywdzie i cudzej winie, to utkniemy w konflikcie, który skończy się kryzysem okołorozstaniowym, czy po prostu rozstaniem, rozwodem. Więc no, bez świadomości, że problem w ogóle jest i że on dotyczy w jakimś stopniu każdego w tym związku, w rodzinie, w relacji, no nie sposób w ogóle zrobić niczym. Nic. A później no, im trudniej, tym chętniej sugeruję, żeby jednak skorzystać z porady fachowca. Sprawa Kramerów to jest dobry przykład tego, jak para wypada z tych ról partnerskich i nie rezygnuje z roli rodzica. Ani matka, ani ojciec w tym przypadku, nie rozstając się, nie rozstaje się także z dzieckiem. I nie używa tego dziecka przeciwko drugiemu rodzicowi. I w momencie, kiedy dochodzi do takiej sytuacji, że dorośli ludzie rezygnują z tego, żeby być parą, jeżeli po prostu zależy im na dobru dziecka, to ważne jest, żeby z tej roli rodzica się nie wyewakuowali. Ważne jest to, kiedy partnerzy się rozstają, małżeństwo,
żeby zadbali o dobro dziecka i żeby mówili prawdę. Żeby nie dawali też złudnych nadziei, że może kiedyś się zejdziemy z mamą czy z tatą, nie wiem kiedy to będzie, bo wtedy dziecko ma takie poczucie chaosu, nie wie co tak naprawdę się dzieje i bardzo to boleśnie odczuwa. Dlatego ważne jest, żeby mówić prawdę, dlaczego się rozstaliśmy. Żeby zdjąć poprzez to, żeby zdjąć z dziecka takie poczucie winy, ponieważ dziecko obserwując konflikt rodziców, obserwując, że jedno z nich się wyprowadza, czy że nie mieszkają już ze sobą razem, obarcza siebie winą, że byłem niegrzeczny, że to przeze mnie, że źle się uczę, że jakoś pewnie źle się zachowałem. I ważne jest to, żeby rodzice jedno czy drugi rodzic powiedziało, że to nie przez ciebie, bo wtedy to pomaga dziecku po prostu na nowo zacząć dobrze funkcjonować po rozstaniu rodziców. Istotne jest też to, żeby rodzice nawzajem się nie oczerniali przed dzieckiem, żeby mama nie mówiła, że tata jest zły, niedobry, on zawsze zapomina cię odebrać ze szkoły, że to jego wina i na odwrót, bo wtedy dziecko tak naprawdę nie wie, co się dzieje, ma zaburzone w ogóle poczucie bezpieczeństwa i nie wie, jak do kogo, w jaki sposób się odnieść, co tak naprawdę się dzieje. To jest krzywdzące i bolesne, dlatego warto pamiętać o tym, że to dobro dziecka jest najważniejsze i żeby rodzice jakby przeszli na taki poziom wyżej swoich jakichś wobec siebie nienawiści, urazy i rozmawiali przy dziecku, czy do dziecka, nie oczerniając drugiego partnera. Kiedy jeden z rodziców zostaje z dzieckiem w sytuacji, gdy drugi odchodzi i nie radzi sobie z rozmową o rozstaniu, nie radzi sobie ze swoimi emocjami, ze swoimi przeżyciami, z kryzysem, który spotkał rodzinę, małżeństwo, warto korzystać z pomocy psychologa, psychoterapeuty, żeby przepracować jakieś swoje emocje i przede wszystkim zrozumieć, jak rozmawiać z dzieckiem, co poruszać i jak być z dzieckiem, jak wyjaśnić sytuację dziecku, że jeden z rodziców odszedł, że już nie będzie obojga w domu, że małżeństwo się rozpadło.